Hej, witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy. Witam wszystkich serdecznie. Divioner. Witam, witam. Remix. Siemanko. Krzysiek. I Jaromir. Gul, gul. Cześć, cześć, cześć. A ja jestem Wojta Sajf i zapraszamy was w piątkę do kolejnego odcinka Zagrajmy w Europa Universalis 4. Ja no Jaromir też się tak cieszy tym, że ma dostęp do morza, że aż fajnie. Na chwilę. Tak, tylko jeszcze nie mam kasy, żeby statki wybudować. To z siaka no, przejść niżej. 15 tysięcy. Jarom, Divi, Krzysiek, ty miałeś blokować. Jak oni przeszli? Przecież zblokowany port. Nie! Atakują mnie! No to masz... Ale... Jak oni przeszli, ty? Kto no, kogo atakuje? Mają zblokowany port. Ale dyscyplina u ciebie jest duża, dasz? Te dobra. O, nie dasz rady. Nawet Wojtasa u ciebie biją, no. Ziemia przeklęta. Miałeś przypilnować, żeby oni nie... Kurna. No nie... No, byli zablokowani, no. No byli zablokowani, serio, no Div potwierdzo. Ja jestem w dupie teraz, bo to były moje jedyne siły. Odbudujesz morale. Merkantylizm te... jest dobry. Z tego dobry. Co dziś czytałem. Jest dobry, tak. Ale mogę się na ziemiach Krzysia regenerować? Możesz. No, weź tam od razu farmerki tam. Z przedziura w to więcej weź o ludzi. Nie, seriously. Ja nie mogę zawiązać tego, aneksować champy, bo potrzebuję ogromnej ilości 272 tak. Siły dyplomatycznej, kiedy mam 29 siły dyplomatycznej. No to raczej słabo. No ja za prędko też nie będę miał tyle, aby selektować swojego Vasara Sunda, ale on się przydaje póki co, więc niech jest. Kurde, Malwa na piątce już jest. W ogóle całe Indie są na piątce, tylko na skórce. No. Już na piątce są? O, dobra, nie wszyscy. Janpur jest. Naugur też nie. Deli też nie, ale co ci na południu to... No znowu są na wyspach ty. Ja mam tylko 2000, chciałbym pomóc, ale to tak mi się kiepsko wygląda. Dobre, ja mam 10 tysięcy i nie mam już manpowera, żeby więcej dać. To 8 tysięcy to jest Krzysia? Tak, tak. To jak Awa idziemy się bić? Oni którędy mogą wyjść? Ty się chcesz bić? To muszę, no. Właśnie, też ty rozkminił w ogóle, z kim będzie się bił? A, z tymi kacharami będę się bił. Bo są, a sam jest w stanie wojny, to też przy okazji pomocne będzie. Jakie kachary? Mam kachary. Najmników porobionych. Tyle to wiem. A, z tymi. Zastawiacie się na tych kacharów? No, możesz już się tam zbliżyć. Morale to jeszcze mam trochę z tymi zasobami ludzkimi kiepsko. A, to! Ile ale masz? Dobra. I później się w Kongyung? Mongyung? A nie, to sojusz. Dobra, trzeba przyblokować. Odbieramy, tak? I tak się zastanawiam teraz, czy w dwójkę damy sobie radę z tą 415. Mówicie o Samie? Nie, o tym buncie. Div, jak myślisz? Co? Poradzimy sobie z tą dwójkę, z tą 15? Jeszcze tak, ja jestem. Poradzicie sobie. To co, dwójkę poradzicie sobie. To co, idziemy do Johor pierwsze. Tylko ja mam problem z wasalem moim. Dobra, polecimy, co? A nie, jeszcze nie, dobra. Jeszcze się nie naprawili. Idziemy. 11 tysięcy mam. Przez to, że mi armię poszło, i co, to mi wasza się buntuje. Nie, ja lecę. Lecieć. Ale ja nie mogę. Dobra, to ja cię jest... wołam, nie? Kurna, idź. No ja już jestem. Szybko. Dobra, przepraszam, ale coś się nie chciało kliknąć. Spoko. Jaka panika była przez chwilę. Dawaj tu morale. O, dobra. Macie... Musicie to wygrać. Nie, to znaczy musimy, bo... Macie karę przez rzekę. Bengal prosi o pomoc, dobra. Oj, mam nadzieję, że to wygramy. No nie wiem. Dobra, jest 2 na 2.
Oni nie mają wojska za bardzo. Ale Asam dołączył do wojny? Dobra, udało się. No dołączył. Ale Asam jest teraz w dwóch wojnach. Ja. Musiałem się was tymi najemnikami poratować, żeby się nie ten. Wasa nie zbuntował. No, Asam idzie do mnie. Dobra. Tysiącami. Krzysiu, przyjacielu, już będziesz musiał sam się zająć tym. Dziękuję bardzo za pomoc. Bo ja muszę wrócić do swoich ziem, bo mój wasal jest w ciężkiej dupie. A już nie jest w sumie. Jak tam radzisz sobie? O, wygrałeś z nimi. Bitwa wygrana, no. Kurwa, a czemu mi spada tak bardzo ten poziom praw do tronu legitymacji? Przeczytaj. No, atakujemy Asam, czy zostawiamy tam w spokoju? No? Rada. Nie, na razie ten rada regencji na minus 2. No ja tu mam duże ten. Nie wiem, co z tym zrobić. Wiesz co, ja trochę idę do twojej prowincji, nie, może. No, tu mam zbyt duże straty żołnierzy. Ile to może mieć kurzy, żeby objął władzę? Tu też jest niezbyt duży ten. Ale tu już nie umierają, to jest kit. Limit dobra, zapasów ja 10. Ja mam 12-tysięczną armię. Dobra, muszę przepłynąć wokół Kutai i sprawdzić, jakie tam wojska u nich miejscowym się. Burnei zajmują. Całą wyspę zajmą szmaty. Coś tu chyba na dwa leci, bo te statki coś mi wolno płyną. O no. Ja, patrzcie, co sobie zajęli. Kutai. A Ud San Francisco je tereny. No i wyrpas. Gdzie to poszli. Ma armię? To poczekam, aż zdobędziesz tą nagę, dobra? No, tam spina. Znaczy teoretycznie mógłbym poprosić Monga o dostęp wojskowy i ich tam z boku zajść, ale... I państwo Kutai mnie ogłosiło... Nie rozdzielajmy się. Może na razie nie rozdzielajmy. Krzysiek. Co? Będę potrzebował twojej pomocy. Już? Wojskowej? No, wojskowej, ale jeszcze nie teraz. Tu widzisz te różowe takie? Widzisz te różowe takie Kutai? No. No to będę chciał to rozwalić, bo już mnie wasalem rywalem ogłosiło. To nie żebym ten to coś mówił, ale to trochę potrwa zanim ja armię odbuduję, wiesz? Ale też mam Casus Belli na Kutai. Hurra, mam pierwsze 3 okręty. No to grubo, ja mam całych 15. Gdzie są moje wojska? Na razie ich wysłałem do ochrony handlu. Na kogo fraz? Bronią handel, 4, tylko okręty 5, lekkie. Ja wiem, barki 6. mam. No to dobrze. Ty ile jest tych? Ja aż 4000. Mogę szturmować, 8. Ale... Nie, spokojnie. Dobra, jak tam nastroje mojego wasala? 25%. Dobrze jest. Musiałem najemników pobudować, bo miałem armii tak mniej niż oni i... Kurda! ...budziło niezadowolenie. Ja jebie. Co? Mam duży problem, bo mi ten Wietnam wszedł na moje terytoria i rozwalił pół armii, które akurat byłem w trakcie transportu. A nie możesz statusko z nimi podpisać? Nie mogę. Sank militaratus? Nie. Mógłbym tam coś podesłać, ale aktualnie pomagam Bengalowi, więc... Właśnie widzę, jak się z tyłu trzymasz. Tak. Dobra. Możemy iść dalej już. Możemy wjeżdżać. Znowu kolejny port. O kroczek się przesuniemy w sumie. Bo dalej nie da się przejść, bo ten głupi fort jest. Ja w ogóle nie mogę wejść do Asamu. No, bo fort mają i blokuje. Możesz tam, gdzie jesteś? Cofnąć. No, możesz się znowu z powrotem cofnąć. Może pomogę tam przy Wietnamie, co? Znaczy, Wietnam teraz się cofnął znowu, więc tam... Ile tam masz wojska? 13 tysięcy tylko. To nie jest tylko, to oni nie mają 10 tysięcy. Więc to by dość dużo dało jednak. Widzicie, tak? Że ich okupuje? A to co, Bengal poradzi sobie? No tak. No to widzę dobra. Im wojska, bo w ogóle... Poczekaj, zabij tą szóstkę tylko jeszcze i... A weźcie tylko spójrzcie na Widzi Angar. Patrzcie, co ich zajmuje. No, o, oni są rany, mam jakąś obserwację komety. Dwóch odcinków. Cokolwiek nie zrobię, mam minus 1 punkt stabilności. Może nie wiem, czym? Dwie wojny mają. Odpisz tą szóstkę, co oblega? Jaromir, to tak. Co byś wysłał 13, to by bardzo pomogło. Dobra, tylko czy ja w ogóle przejdę tutaj, bo nie mam jak przejść. Ale nie masz wojny nawet z nimi.
Tak, ja nie mam w ogóle dostępu, bo ten Aya, Ayuta, Hala i Pegu i ten, to oni musiałbym poprosić nie, dobra, o dostęp. Zostaw. Poczekaj. Zostaw. Dasz sobie radę, oni przegrają albo wygrają i podpiszą coś tam. Ty transportowców nie mam, żeby ci tam podesłać. Nie, to wiesz co, to zostaw. Zajmij się to. A co to jest? Kahar się jakiś tu odbudował. No, no, szmuk ich tam ubić, to... Wszystko. Skąd oni się tam w ogóle wzięli? No, od Asamo przyszli. A, dobra. Aha, stabilność mi spadła. Jak wesiesz ten Asam, to będziesz duży. Czy warto zwiększać stabilność za dyplomację? Nie! Kurwa. Nie? No, administracja, nie, nie, ale... Nie do ciebie. Warto, tak do dwójki, max. On tam do siebie rozmawia. No bo straciłem armię już praktycznie. Nie mam armii. Nic. O, widzę, że tam w tym momencie kiepsko coś jest. No nie wiem, jak to pomóc Herom. Mój ból znasz. Nie mam jak a się jak dostać do ciebie. A jak wygląda ten przebieg wojny? Kto wygrywa? No teraz w 60% my, no. No to ale chwila, moment po forcie. No tak, ale wyobraź sobie, że rozwali całą moją armię i dopiero wtedy posiłki przybył. Ja, lepiej późno się... niż wcale. Nie, ja w tej Europce czuję się jak Polska podczas Powstania Warszawskiego, kiedy to Związek Radziecki sobie czekał. Jeszcze tak źle nie jest. To wszystko jest zamierzone. Seriously. Jeszcze tutaj Stalin zdąży, wiesz, fajką na mapie pionki ruszyć. I tylko tutaj dojdzie pod Ming. O Jaromir, będziesz chciał jakąś tą prowincję? Tą Nagę czy coś? No, od... jak... Pewnie. Masz tak. A ja to Jaromir zaatakuję. Zastanawiam się, czy tu jakoś... No nie, dopóki ten fort jest, to nie jestem w stanie tam w ogóle wjechać. Poczekaj, to zajmijmy okupację. Ja oddaję wtedy Nagę ci, a ty mi oddasz Kahar. Dobra. Jak się oddaje Kahar? Zaznacz na prowincję. Tak. I masz się pod dyplomacją. Ta łapka powinna być. Remix, przypomnij mi... Okupacja przez kogoś. Powyżej ilu Andes okupacja przez... Zaraz. Na minusie? Niepokoje? Unrest. Ile nie może przekraczać. No na pewno. W której to jest kategorii? Ja masz 90 dusz tam, to już masz bunt. Znaczy nie, no 12 mam najwyższy. No to jest a dużo. To nie, to na razie się nie słuchaj, musisz słuchaj, w tym kacharze jak to się zrobi, żeby dać tą łapkę? Tak, no jak najeżdżasz, to pod opcją dyplomacji będziesz miał taką ikoneczkę, znikła mi teraz, ja nie wiem jak ją zaznaczyć teraz. Kliknij na obleganą prowincję, a później masz tam... przekazać sojusznikowy, jest, dobra, tak. Okej. Okay. Dokładnie. Okej, okay. Jest, tak? A to Ladegar to jest... Ladakach jest z wami? Zaraz, bo tam znowu jacyś się tu pojawili. No to skasuj. A ja tu pełnię rolę sił porządkowych z tego co widzę. Ale możemy już, patrz, już powoli może... A nie, jeszcze fort mają. Ja. Dużo masz hajsu? Ja mam dużo hajsu. Tak? A dużo jest, możesz dalej ruszyć tam, czy musisz fort jakiś przebić? No jeszcze Aden Asam, to... stolicę muszę zajmować. Okej, okay. Bo tak to wiesz, takie te prowincje główne to można zajmować najemnikami. No, dobra, doścignęli ich. No już prawie wojska nie mają. Ale tą stolicę będę musiał zająć, żeby jakiś bakcik. Krzysiek, odbudowałem pół mojej armii, którą straciłem u ciebie. Ja odbudowałem dopiero 1/3, więc nie narzekaj. Narzekam właśnie, w końcu. Bo mógłbym maskar teraz jechać i czystkę nim robić. Okej. Okay. Teraz mam... Zdobywam kolejne tereny. Ty przejmij te palębie i to. Dobra. Bo ja nie co? Idę w tych. O, uważaj, że było na górze. Jakie palębie? I potem no to co nas dzieli, to ja skolonizuj to jak najszybciej. No, tak, to ja to skolonizuję, to nie ma problemu, bo ja idę w kolonię... I będę kolonizował. Zachowaj się do mnie, nie wyraźnie co tam. Jaromir, jakby co, Laksang już ustanowiła ten pokój z Wietnamem. Tak, czyli już jest... Już jest okej, okay, tak? Mhm. No tam Asan się czai u góry.
Kurna, dopiero 15 minut, a ja już kupiłem całą butelkę wody. To, ale mig się rozrosło. No to, to tam... Normalne w sumie, nie? Okej, okay, ruszyli się. Podejmować walkę za samym, czy nie? Nie, nie, nie. Trzymaj ich na dystans. Dobra, na razie się wycofam, bo tu mam... A nie, tu mogę zostać, chwila. Jak ten fort zajmiemy, to już będą na kolanach, będę mógł pisować. Dobra. Ja tylko będę obserwował, żeby czasem mi tu wjazdu nie zrobili i mnie nie dorwali. Nie no, teraz to się czuję słaby. Ja też. No, to wiesz. Okej, okay, odbili tą prowincję Bhutan. Niech tam siedzą. Dobra, tylko uciekli sobie. O 14%, jeszcze parę. Ale Khmerowie też się czują słabi. Wiesz, tylko my jesteśmy Abasilini. Do czasu. Do to czasu, będziemy rosnąć. Będziemy rosnąć. A wszyscy są słabi przeze mnie. No. Okej. To weź od tego. To jest asam zdobyty, co? Darań, na tym stoisz, też mi weź oddaj pod okupację. Tego? No, 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 na czym stoisz. O, dzięki. Wam. Będę teraz anektować tak. Teraz. No, taki słaby to ja jeszcze nie wiem nawet jak gry zaczynałem. Ja tak samo. Khmerowie się szybciej odbudowują ode mnie. Khmery to hajsu mają. Hajsu? No, o, jakiś pokój podpisany. Aha. Coś tam wyszarpał. Khmerowie to mam 6,9. Hajsi. Podpisałeś już pokój z nimi? Nie. Ale co? Do mnie się nie pytasz? Okej. Okay. Ale sobie odciąłeś drogę tam wojnę. Do góry trochę. No, ja? Ale żeby było po pół. Ja nie wiem, kto do kogo mówi, o czym. Chyba za dużo jest w tym momencie. Jak będę coś od was ten tutaj chciał, to się zwrócę, ale ja tylko obserwuję. Ja myślę, że ludzie, widzowie oglądając tą naszą serię, będą bardziej patrzeć na sam przebieg rozgrywki i wojny, niż na nasz komentarz tak naprawdę. Wiesz, tak jak ja obserwuję, jak bije się Bengal i mówię coś, no to chyba będą wiedzieli, że mówię o tej sytuacji tutaj, bo u ciebie nie widzę, bo pozrywam ze mną wszystko. No. Nic ciekawego u mnie nie ma. Zerwał stosunki i teraz mamy go. Jak tam Khmerowie potrzebują pomocy? Nie, bo z Wietnamem wojna się zakończyła i teraz jedynie muszę, jeżeli jakimś cudem możesz mi dać manpowera lub, przepraszam, praw do tronu, to to z chęcią, ale tak, no nie. Na pewno jakie prawa do twojego tronu? Dynastyczne? Te legitymacji, nie? Nie, ale mamy to... w tym momencie królewskie powiązania już. No wiem, no i to wszystko, co możesz zrobić, chyba naprawdę. Tak. Jaki sultan tu? No, to nie możesz. Wpływa na to poziom legitymizacji. Współczynnik zależy od liczby mariażów królewskich i prognozowanej potęgi. I od prestiżu. Wynajmę człowieka do zabójstwa mojego króla. Sultana. A co ci się z nim stało? Jakieś zakała? No, 0-1-0 ma. No widzę właśnie, a właśnie się śmieje z ciebie, ale zobaczy jaki mój jest. A dzieci są 0,4,2, to już lepiej, ale ten co teraz rządzi to jest po prostu jakaś kanalia. Kurna, czemu ja mam ciebie, nie siebie? No mój ma 1,2,1, trochę lepiej. Trzeba na jakąś wojnę iść. Coś mam zbyt mało rywali. O! Czy ten krajek Ayutthaya jest do czegoś komuś potrzebny, czy mogę go rywalem ogłosić? Kogo? Możesz. Tu tego zielonego tam koło Khmerów. Czaj ten. No to możesz. Okej. Okay. Panie, ja co z tym. Ty, a ja będę się w przyszłości z nim bił, to pomożesz w razie czego. Tylko wiesz co, ja nie mam dostępu, bo jeszcze musiałbym podbić najpierw tak, tego. Tak. Ja mówię, człowieku, ja mówię w dalszej przyszłości, bo jasne, ja mam 8 tysięcy wojska tylko. Spoko. Tak samo ja też bym się dołączył, tylko na mojej drodze stoi Kedah, bo teraz jest jedno państwo, nie dwa. Widzę. To już się będzie martwił. Ja tu mam Kutai, który mnie ogłosił rywalem. A jest to dość potężne państwo, widzę. A nie narzekaj. Kutai? Różowe. No, takie różowe właśnie. No. Dobra, porobiłem sobie sieć sojuszy na zachodzie.
Trzeba się wziąć za tym zachodnie wojenki. Za Ming trzeba się wziąć. Da się rzucać najbliżej. Jeszcze za wcześnie. No masz najbliżej, możesz próbować, nie? Dlaczego mnie do wojny nie wezwaliście? A ty Lang Chang nieźle tu Wietnam zjadł. No tak, no. Grubiutki się zrobił. No to teraz tylko wojna z Mingiem została. Nepal, Janpur, Jezus Maria, jakie... Potężne sojusze wokół siebie? To Orisa, to jest najgorszy wrzut na tym świecie. Orisia? Ale oni dojdą do Vindzingaru i będą... No wojnę mają z Mindem, Malwą, Deli... Ale Vindzingaru się sypie. To, ale ja nie chcę osobno wypowiadać wojny, bo potem zawsze się tak kończy, że oni z nimi pisują, a ja do końca dostaję w pierdol. No. Tak działa ten świat. Ty, a tutaj te gówno państwa nieźle się wybijają. Czy da się jakoś, jak zerwałem sojusz z tym Lang Changiem, bo nie zdążyłem wtedy, odzyskać reputację, bo mam minus 1000 w tym momencie negatywnych. Jezus Maria. A to musisz przeczekać do pewnego momentu. Chyba momentu. Minus 1000. To jest... Tak nie miałem. Kiepsko. O, o, jest okazja, żeby Nepal zjeść. Dawać, dawać. Ty już będziesz jadł Nepal? Dawać, dawać. Brzmią nikciem naszą owina. Bo ma sojusz z Orisem, a Orisa jest w stanie wojny i mnie pomoże, więc... I patrz, i zbita nawet. No. Jak z technologiami stoicie? To jest 5... Twórca, ja mówię. Mam 4, 4, 4. 4, 4... 4... 5, 5, 5. Ale właśnie. Livionek, mówisz prawdę? Tak zawiesiłeś na tym ostatnim. Tak, bo mi się znowu lać zachciało, bo znowu piję całą butelkę wody. Ja mam za chwilę 4, 4, 4, a już mam 5, 5. Wiecie co, ja jak na minutkę się wyciszę, to nic się nie stanie, nic się nie stanie. Zawsze później, jak przyjdę, to sobie coś tam pobrzdąkam. Przecież tam tu 5 rebeli. Super, 4, 5, 5. Gdzie się eventy sprawdzało? Eventy? No, to same wyskakują. No ale była gdzieś lista, jakie muszą być warunki, żeby dany event się spełnił, nie? To misje. Nie, nie misje. Pamiętasz, jak Castillion grałem i tam miałem wojnę domową i jakieś warunki musiały być spełnione, żeby to... No to na Disaster, Stability and Expansion. O, widzę, dobra. Kurde, administrację stracę przez jakieś zachcianki, no. Dawać siateczkę, dawać, bo wojna czeka. Już prawie cały kraj zabudowałem w budynkach. Nie mam gdzie budować. Dobra. Połowa moich sił to kawaleria. Czemu tak dużo? No, bo najmniej ginęła na wojnie. A. No to musisz zredukować, bo potem będzie... Jaki jest nam przystosunek tej kawalerii do tych? Ja się nigdy nie zagłębiałem właśnie się tak za bardzo. Chyba, że jak masz na przykład 10... 50% tych, pisze tam. 50% coś tak samo. Tak. Coś tak. To co, 50% kawalerii? Nie możesz mieć więcej niż 50%, bo wtedy otrzymujesz ujemny modyfikator. Jak sobie najedziesz na liczebność kawalerii w armii, to ci poda tę informację. Kryzys polityczny, o rany. Nie, nie mogę utracić stabilności. Legitymacja. A ty wiesz, że możesz boostować sobie stabilność? Albo wiesz co, chyba tak zrobię, bo legitymację minus 25% to nie jest dobrze. No nie jest. Nie jest. Dobra. Kurde, Orisa dostaje w pierdol. Wchodzisz tam, wchodzisz w Stability and Expansion i przy Stability masz boost. Zawsze mi jest 2 przynajmniej na plusie. No, w tym momencie jeżeli mam... masz oczywiście środki. Okej, okay, dam jeden przynajmniej na plusie. Ale tu się dzieje teraz. Wojen się tyle narobiło, że wybierać mogę kogo zaatakować. No i influenza. Co to za eventy? Też masz influenzę? Mówiłem, wyjdzie na 5 minut i 5 rebelii. A widzisz, ja dostałem 5 legitymizacji. Ty, ale Jaromir zaczynał słabszym państwem, a ma 2 razy więcej woju ode mnie teraz. No. Fortuna kołem się toczy? Ale to pomogliście mi przecież, nie?
No wiesz, opłacało mi się, bo to oddaliło Ayatoje tak naprawdę od zaatakowania mnie. A ja z tej wojny w sumie tak nic naprawdę nie. To Krzysiu mnie bardziej załatwił. I mnie tak samo, no. Tam ja jestem... A dokładnie Kmeru, rebelia, bardzo bo... przepraszam. Nie, przepraszaj. Maja, to... Maja Pachitów nie, ale Kmeru... Chodź ty dziadu jeden. Nie, ale słuchaj, tak naprawdę nie ta twoja wojna, którą zacząłeś, nas załatwiła, tylko ten bunt. A tego nie, czyli, nie mogłeś się tego spodziewać. Czyli siak cię załatwił, nie ja. Pani Basia. No, pani Basia. Pani Basia wszystkich załatwił. Kurde, wiangardy się już kończą. Jak się rozleci, to... A gdzie to mieliście te bunty? Bo ja minąłem wtedy tą informację. No, u Krzysia, bo... Czyli Majapachi, tak? Nie, Malaka. Nie, Malaka. Malaka. A, no to ja tam nie miałem nawet wglądu. Tak. Dlatego nie wołaliśmy cię. Kurna, czemu... Nie mogę zwiększyć tego legitymacji. Ja wojnę domową będę miał zaraz. Piąta dyplomatyczna. Co wy tak lecicie z tym? Piąta dyplomatyczna to już dawno, ja zaraz będę miał szóstą wojskową. Oj tam. Co wy tak lecicie? Proszę, jak proszę. Wszyscy tak zrobią. Krzysiu, dostałeś ten? Już zaakceptowałem. No, tylko że to nie poprawia mi. Mam ciągle za mało tych... Ja pierdziule. Bym musiał z 10 tych małżeństw zrobić, żeby móc... Komu żeś Bengal wypowiedział wojnę? Nepalowi, no. Nepalowi. Was zjadać. A się będzie wykrytał, no? Bóg kazał jeść, no to co? Tylko mi to tutaj Mahomet. Jeszcze... Mahomet, no nie Mahomet, tylko te Garfale mi tu wlazły też. I się biją z Nepalem i to szybszy chyba coś zajmie tutaj to. Coś zbierze. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że tam miałeś iść, nie? No. Żeby była, wiesz, jakaś droga na północ też, nie? Ciekawe. Teraz jakbym chciał wypowiedzieć wojnę Pegu, to Langchang chyba dołączy jako sojusznik. Langchang? No. A, czyli cię mnie lubi, ja ci nie pomogę, sorry. Seriously, ja nie mam środków do tego, żeby ci pomóc. Jak Langchang czy, pomoże, nie rozumiem tego, bo tam on ma zielony taki haczyk, czyli pewnie dołączy wtedy, nie? Tak, no to dołączy. No właśnie, to nawet... Kurczę, ja miałem chrapkę na Pegu. A Hesenevi. I patrz, będzie być wojna Hesenevi. I Ayuda Haya się włączy i Krzysiek sobie ruszy tutaj z tym, z Wojtasem. To jest lepsza opcja na przyszłość. No tak, w dalszą przyszłość. Bo ja nie mam manpowera. No ten obok ciebie. Ja wiem, które to jest ja, ale mówię, że nie mam manpowera po tak, prostu. Tak, ale mówię do ja też czekam na odnowienie jeszcze. Także jeszcze chwila. Bo zaraz będę miał bunty też, także chwilkę muszę chyba spauzować z wojnami. O ja widzimy gościa odleciał. No, na mnie się znowu szykuje pasa i kedak. Jedni i drugi siatkę szpiegowską ostroną mnie szykują. Teraz trzeba się lepiej przygotować. Dobra. Kto będzie mnie w stanie obronić w razie W? Ale kogo? Zaraz, bo ja... Nie. Proszę. Nie. Kogo? Ciebie? Sorry, stary, ale ja tu będę z Jaromirem, jak już się szykował. A przed kim chcesz się bronić? Ja bym wypowiedział wojnę Maskerowi, to mnie to różowe takie coś prawdopodobnie zaatakuje. To statki ci tylko potrzebne, co? No, w sumie. Wydaje ci się. Mam 7. Ile? 7. Wojenne. No nie. No to już zmienia postać rzeczy. To już trzeba sprawdzić, ile oni mają, bo ja pamiętam, no patrz, że... jak chamsko przyjęli. Te wyspy tutaj zawsze miały dużo floty. No dobra, to weźmiemy sobie. Wasal? A, zrobię z nich wasala. Jeszcze panie, już odbudowałem armię. Też w sumie na cholerę mi taki wasal słaby. Nie, jeszcze nie. Ja też nie. Jaki wasal? Z Nepalu, z innej prowincji, w górach tam. Łe, to lepiej zanektować. Nie mam jak, bo ci dziurę zrobili. A, a co to się powstało? Teraz się zaatakuje. A ty masz święta wojna, czy jakie to masz te kasy zbieli do nich? Czy wszędzie, że siatki? Podboje. Podboje? Robię, no. To ja nie mogę, nie ma z kim, bo z nikim nie graniczę. A wiesz co, Jaromir, ty widzisz, co ma Ayatoya? Nie widzę właśnie.
Oni będą mieli 19. Ja to nie widzę właśnie. Oni będą mieli 19 tysięcy. Możliwe. No to a ja to ja ich Xaveni, bo ja zastanawiałem się nad tymi Xenvi, ale oni są sprzymierzeni za Yataya, więc. Będzie ciężko. Będzie ciężko nawet w kilka osób. Zwłaszcza, że nie wiem. Langchanga nie mogę wezwać, bo. Znaczy ja mógłbym wezwać Langchanga. A czekaj, zobaczę, czy by się zgodzili w razie czego. A gdybym. I tak, to u nas. A nie, ja nie mogę wypowiadać wojny. Większą armię tam radę regencyjną. A ja tu Haya. Tutaj na naszych terenach, a ja tu Haya. Później Adahara. Asam ma później największą. Ava, czyli Jaromir. Baklahad. Co to jest w ogóle? Ja jeszcze nie wiem, gdzie. A Baglada, a Bahamidzi, Beludżystan, Bengal, Ber, Ceylon. Ceylon ma. A gdzie jest moja armia? A gdzie jest moja? Gdzie jest moja? Wiesz, jak ty patrzysz? No, kliknąłem państwo. Dobra, słuchajcie, mam upgrade. Dobra, bo mi od alfabetycznie leci. No. Chciałbym spauzować, bo mamy 31 minut. To najwięcej tu mam minut. Co już jest? 31 minut już jest odcinek. A, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobra. To co? Gotowi do zakończenia na dzisiaj? No, tak, że tak. Niebej? A już miałem powiększać swój kraj duży. Panie i panowie, to był kolejny odcinek Zagrajmy w Europę Universalis 4. Dzisiaj ze mną był Divioner. Żegnam. Remix. Bywajcie. Jaromir. Hej, hej. I Krzysiu. Dzięki, cześć. Ja, Wojta Sajew, i dziękuję wam, widzowie, za uwagę i zapraszamy was do kolejnego odcinka Zagrajmy w Europę Universalis 4. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye. Bywajcie. Cześć. Hej. Okay.